Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, idą święta, a wraz z nimi ten norweski mróz immortal. Tak jak już wiecie po intrze, dziś będziemy mówić o zespole Immortal, który jak już zapewne wiecie pochodzi z Norwegii, a dokładnie z miejscowości Bergen, gdzie został założony w 1990 roku przez trójkę muzyków Abata, Dimonaza i Armageddon. Jest to można powiedzieć jeden z najbardziej oryginalnych zespołów norweskiej sceny black metalowej, który od większości pozostałych wykonawców tego gatunku różni się praktycznie wszystkim. Zarówno w kwestii muzycznej różni się bardzo, tak jak Burzum czy Mayhem, a także w warstwie tekstowej, zamiast śpiewać o szatanii i o tematach antyreligijnych, śpiewa o mrozie, zimie i o fikcyjnej krainie Blaszyrk, która zgodnie z twierdzeniem Dimonaza i Abata jest krainą wysuniętą na północ, gdzie panuje wieczna zima i bóstwo o nazwie Mighty Ravendark. A w związku z tym, że ostatnio w moim mieście spadło sporo śniegu i że teraz trwa zima, postanowiłem wam trochę opowiedzieć o tym zespole. Do tej pory Immortal wypuścił 9 płyt studyjnych, o których dziś będziemy sobie rozmawiać, tak więc bez zbędnego przedłużenia lecimy. Zgodnie z tradycją zaczynamy od początku, czyli od wydanej w 1992 roku płyty Diabolical Full Moon Mysticism. Jest to tak naprawdę jedyny album Immortal, którego tematyka tekstów nie była związana z tą z późniejszych dokonań. Rzekomo na tym albumie teksty opowiadały o szatanii, jednak nie miały na celu atakować chrześcijaństwa, jak to robili inni black metalowi wykonawcy z Norwegii, tak jak na przykład Mayhem. Muzycznie ten album prezentuje taki typowy black metal z dużym naciskiem na blasty, które moim zdaniem są troszeczkę za bardzo wypchnięte do przodu, a gitarki są też za bardzo z tyłu. Jednak poza tym to uważam, że muzyka na tej płycie prezentuje się całkiem nieźle. Na tej płycie dominują przede wszystkim szybkie i agresywne kompozycje, więc każdy, kto oczekuje wściekłej prędkości, powinien być tym krążkiem usatysfakcjonowany. Ja, o ile nie uważam go za najlepszy album w historii Immortal, to jednak wciąż uznaję go za udany album. Ale drugi album zmiata swojego poprzednika dosłownie. Mowa oczywiście o wydanym rok później albumie Pure Holocaust. I tutaj moim zdaniem instrumenty brzmią lepiej niż poprzednio i wszystko brzmi tak jak powinno. I tutaj Immortal na tym albumie daje naprawdę porządnego kopa. W sumie to praktycznie każdy utwór na tej płycie, nieważne czy krótszy czy dłuższy, jest totalną ścieką i miazgą. Gitary są piękne i niesamowite, bębny zabójcze. Jako całość ta płyta to totalny zabójca. Tak więc Pure Holocaust to moim zdaniem świetny album i bardzo solidna płyta sama w sobie, więc jeśli nie słuchaliście, to bardzo wam osobiście polecam. A teraz czas na prawdziwy mróz, zimny strzał prosto z północy, niczym syberyjska zima, czyli mowa oczywiście o wydanym w 1995 roku Battles in the North. Muzycznie ten album troszeczkę odbiega go od poprzednich i wydaje się znacznie cięższy i mocniejszy. I to moim zdaniem działa na korzyść jej płycie, bo dzięki temu dostaje jeszcze większego pazura. I tutaj instrumenciki brzmią po prostu cudownie. Te piękne, ciężkie i mroźne riffy są po prostu nie do opisania. Już od samego początku witają nas tytułowym utworem Battles in the North, dają porządnego kopa od początku do samego końca. Zaczyna moim ulubionym utworze Blaszyrk Mighty Ravendark, który dla mnie osobiście jest absolutnym opus magnum twórczości Immortal i cudownym utworem samym w sobie. Tak więc podsumowując, Battles in the North to świetna płyta i zdecydowanie jeden z najlepszych albumów w dorobku Immortal. Czwarty krążek wydany w 1997 roku to kolejna szybka strzała dająca kopa w mordę, jakim jest oczywiście album Blizzard Beasts. Tutaj dodatkowo jeszcze skracamy długość i tym razem zamiast około 30 minut jak poprzednio, mamy ich tylko 28, więc ten album jest króciutki, ale za to zajebisty. Dalej, Immortal poprzez swój bardzo fajny styl różniący się od innych norweskich kapel black metalowych, to jest solidny łomot i na tym albumie jest po prostu totalna ścieka. Nie wiem co jeszcze powiedzieć, jest moim zdaniem po prostu naprawdę świetnie. Blizzard Beast to kolejna bardzo solidna płyta Immortal, więc też uważam, że jeśli nie słuchaliście, to warto to zrobić. Niestety po tym albumie doszło do jednej poważnej, ważnej zmiany. Mianowicie, po tym albumie Dimonaz odszedł od funkcji gitarzysty z powodu urazu ścięgien, który był spowodowany zbyt szybką grą na gitarze bez wcześniejszej rozgrzewki. Jednak Dimonaz nie odszedł z Immortal i dalej był w zespole pisząc teksty piosenek, w tym te na kolejnym albumie, który moim zdaniem jest absolutnym szczytem w dorobku Immortal. Mowa oczywiście o wydanym w 1999 roku albumie At the Heart of Winter i to się nazywa prawdziwy zimowy krążek. Zarówno jeśli chodzi o muzykę, jak i całość. Brzmienie można powiedzieć, że na tym albumie ukształtowało ten charakterystyczny styl Immortal i jest prawdziwym arcydziełem.
I przyznam też, że okładka tej płyty należy do moich ulubionych. Po prostu ta grafika jest piękna i mógłbym sobie taką powiesić na ścianie, zwłaszcza teraz, kiedy jest śnieg. I dodajmy do tego jeszcze piękne, mroźne, ciężkie riffy. To po prostu jest świetne. Już od samego początku, czy od świetnego Withstand the Fall of Time, aż do końca. Moim zdaniem zdecydowanie najlepszym utworem na tej płycie jest tytułowy At the Heart of Winter. Po prostu jest niesamowity. Tak więc nie ma dyskusji. At the Heart of Winter to zdecydowanie najlepszy album Immortal, jaki powstał. Więc jeśli nie słuchaliście, to musicie to zrobić. Rok później ukazał się szósty album studyjny pod tytułem Them in Black. Jest taki, można powiedzieć, albumem zachowawczym, gdyż albowiem styl tej grupy się ukształtował na poprzednim albumie, więc tutaj nie ma szukania i kontynuujemy granie w tym świetnym, oryginalnym stylu. I tak naprawdę zbyt więcej o tej płycie nie mogę powiedzieć, poza tym, że jest naprawdę solidna i naprawdę świetna. Jest takim kolejnym zachowawczym albumem, który naprawdę daje porządnego kopa. Więc Them in Black to kolejny przykład bardzo dobrego, zachowawczego krążka. I 2 lata później ukazał się kolejny album, a mianowicie album Sons of Northern Darkness. Album moim zdaniem będący jednym z absolutnych szczytów dorobku Immortal. Jest ono moim zdaniem doskonałym połączeniem szybkich, agresywnych strzał, takich jak otwierający płytę One by One, czy powolnych, ale za to moim zdaniem świetnych kawałków, tak jak genialny Beyond the Northern Waves, prawdziwe arcydzieło moim zdaniem, czy bardzo dobry Antarctica, też moim zdaniem naprawdę udany utwór. Brzmi to jako całość moim zdaniem świetnie. Tak więc, Sons of Northern Darkness to, jak mówiłem, jeden z najlepszych albumów Immortal. Też moim zdaniem pozycja obowiązkowa, jeśli chodzi o ten zespół. I niestety po tym albumie doszło do przykrego wydarzenia. Ponieważ w 2003 roku ogłoszono rozpad zespołu. Jednak tak jak Septic Flesh, o którym mówiliśmy jakiś czas temu, który też się rozpadł w 2003 roku, Immortal szybko powrócił na scenę. A dokładnie w 2006 roku. Tylko, że z początku wrócił on jako zespół grający na żywo, tak jak Emperor na przykład. Ale niedługo potem udało mi się nagrać kolejny album studyjny, jakim jest wydany w 2009 roku, All Shall Fall. I niestety muszę powiedzieć, że ten album jest od swoich poprzedników gorszy. To znaczy, wciąż jest spoko, a jakoś tak nie siada mi aż tak bardzo jak poprzednie. Jakoś ten styl moim zdaniem odbiega w negatywnym tego słowa znaczeniu od poprzednich. Jakoś nie do końca mi się klei jak poprzednie. To wciąż moim zdaniem udany album, a niestety gorszy od poprzednich, jeśli chodzi o muzykę i o całość. Bo jak mówimy o sukcesach, to jest zupełnie odwrotna sytuacja. Bo All Shall Fall wypada chyba najlepiej spośród wszystkich krążków Immortal i odniósł naprawdę duże sukcesy. Ale czy to znaczy, że jest lepszy od swoich poprzedników? Moim zdaniem nie. I po tym albumie na nowy krążek Immortal trzeba było czekać aż 9 lat, czyli prawie całą dekadę. Doszło wówczas do poważnych zmian, jeśli chodzi o skład. Przede wszystkim zespołu odszedł Abad, który założył potem swój solowy projekt. Jednak gdzieś mi się wydaje, że nie tak dawno chodziły pogłoski, że ma tam bodajże rozmawiać z pozostałymi członkami zespołu o powrocie, czy tam wrócić do Immortal, nie jestem do końca pewien. Natomiast po odejściu Abada wokal przyjął Demons i co ciekawe wrócił też do gry na gitarze po prawie 20 latach. I tak oto w 2018 roku ukazał się nowy album Immortal pod tytułem Northern Chaos Gods. Jest to album, który w porównaniu do poprzedniego moim zdaniem wypada dużo lepiej i w pewnym sensie powraca do korzeni. Głównie do płyt z okresu pomiędzy Battles in the North a At the Heart of Winter. I to były moim zdaniem świetne krążki i to akurat jest naprawdę świetny pomysł, by wrócić do tamtych krążków. I tak oto wyszedł na moim zdaniem naprawdę świetny album. Jak dla mnie na tej płycie wszystko brzmi niesamowicie. Zarówno szybkie strzały, jak i wolniejsze kawałki brzmią moim zdaniem naprawdę świetnie. A przede wszystkim mój ulubiony utwór z tej płyty, Mighty Raven Duck. Świetna nuta i moim zdaniem jeden z największych hitów 2018 roku. Mogę szczerze powiedzieć, że cała ta płyta jest jedną z najlepszych płyt 2018 roku. Jest naprawdę świetna i po prostu niesamowita. I jest to naprawdę moim zdaniem udany krążek, który pokazał, że Immortal bez Abada również jest silnym zespołem. Więc moim zdaniem naprawdę mega dobry album. Naprawdę świetny. I tak oto doszliśmy do końca. Ranking i topka powinny wam się zaraz wyświetlić na ekranie. I to jest na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i co tam jeszcze chcecie. I to jest na tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!